No witam was bardzo serdecznie. Jak chcesz oczywiście wygrać z tego skina, zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, oczywiście oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. I generalnie jeszcze tak tylko wspomnę, że dzisiaj będę wam wysyłał skiny z ostatnich filmów, więc sprawdzajcie oferty wymiany. No i oczywiście użyj kodu Kroxy na Casehugu, jak oczywiście są pełnoletnim jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony guziczek, no i oczywiście jakbyś chciał blikiem sobie dajmy na to załadować, no to tutaj kodzik Kroxy wpisujesz i wtedy otrzymujesz 10% więcej do każdej wpłaty. I dwie skrzyneczki na start za free, więc oczywiście jako sam pełnoletnim jesteś, zapraszam do wspólnej zabawy, link w opisie i możesz sobie oczywiście te benefity odebrać. No i oczywiście jakbyś chciał sobie konto załadować, no to czekają na was takie piękne skiny. Między innymi kosa tutaj, emeczka Golden Koi za 200 zł, no i skiny tutaj za minimum depozytu 8 zł. Więc oczywiście zapraszam serdecznie, jak oczywiście sam pełnoletnim jesteś. Skiny są przyznawane do losowej wpłaty, im większa wpłata, tym większa szansa na wygraną. Zapraszam na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Kroxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. A ja na samym starcie muszę wam pokazać, co się stało. No właśnie, no miał być to dzisiejszy film, tak? Ale generalnie takiego pecha dzisiaj mam. Od kiedy próbuję dla was nagrać ten film z Casehuga, to przy pierwszej próbie nie nagrał się mikrofon, a w drugiej próbie, gdzie właśnie taka bitwa na koniec tego filmu zdecydowała o tym, że zostałem no niestety bankrutem, nie nagrało się, bo zabrakło miejsca na dysku. No i mówię, no ja pierdzielę. Trzecie podejście, do 3 razy sztuka, mam nadzieję, że teraz nic się totalnie nie wysypie. No i generalnie, no tutaj, no ten White Lotus jeden dał mi nadzieję, no ale ten Hole, no to już w ogóle. Więc taka bitwa, no niestety na koniec tamtego filmu, tamtego filmu, miał być to dzisiejszy film, została przegrana, ale no my oczywiście, no mamy tutaj 8 koła jeszcze, więc podejmujemy kolejną próbę. 5 takich skrzyneczek Jackal Strike, no jest to oczywiście skrzynka, która nigdy mnie nie zawodzi. No i ciekawostka, na tym filmie właśnie co się nie nagrał, pierwsze otwarcie od razu dało mi 2 dziewiątki, więc to był zastrzyk od razu na samym początku filmu, plus 10 tysięcy, no ale tutaj no niestety, no właśnie, kolejne otwarcie się nie powodzi i ja w tym momencie mam tylko na 4 skrzynki, więc liczę. No, czy się na 9. No powiem tak, no mam jeszcze cashback, bo oczywiście grając na stronie, otwierając skrzynki, robiąc battle, możemy sobie ten cashback odebrać w dowolnym momencie za darmo. No i oczywiście możemy też wbijać level, a za level oczywiście skrzynki możemy sobie codziennie daily otwierać. No powiem tak, no mam jeszcze trochę tych tokenów. Ile ja tych tokenów wydałem, stary? No pozbyłem się dosłownie wszystkich tokenów, żeby spróbować wręcz te filmy dla was nagrać, no ale no nie wychodziło, no nie wychodziło i w tym momencie ostatnie 4 noże kupuję, bo na więcej mnie nie stać. Znaczy, no na jeszcze jeden będzie mi stać, więc go sobie oczywiście kupię. Więc no, jak teraz się coś wysypie, no to nie wiem, będę musiał odebrać chyba ten właśnie cashback, żeby tutaj spróbować ten film nagrać. No ale właśnie, lecimy z bitwą jakąś. I generalnie, hasło konkursowe dzisiaj. No generalnie, tak naprawdę zostało ostatnie praktycznie 30 minut programu, więc jest duża szansa, że jak to oglądasz, to już jest po herbacie, że tak powiem. Ale no wiem, że może być to lekki cringe, ale napisz w komentarzu, czy kibicujesz dzisiaj Juli Żugaj w Tańce z Gwiazdami. Bo ja generalnie telewizji totalnie nie oglądam, nie? Ja jestem w ogóle antytelewizja. Ale no generalnie zobaczę sobie dzisiaj ten, że tak powiem, finałowy odcinek. Bo generalnie, no kibicuję sobie z internetu gdzieś właśnie do takich programów idą. Bo no jest po prostu szansa wtedy ten internet jakoś tak w lepszym trochę świetle pokazać. Więc jak najbardziej dzisiaj Juli Żugaj kibicuję, żeby udało się tą kryształową kulę wygrać. No ja mam nadzieję, że jakąś tutaj kryształowo piękną kosę uda mi się wygrać, na przykład, nie wiem, jakiś rubi, może jakiś szafir, czy coś w ten deseń. 6000 zł, taka bitwa, 4 skrzynki. Wjeżdżamy bitwa 2 na 2, no i zobaczymy, jak nam oczywiście pójdzie. Antiterro, więc wrzucamy sobie tutaj. No i tak jak wspomniałem, daj znać w komentarzu, czy Juli Żugaj kibicujesz, to będzie hasło konkursu dzisiejsze. Wow! No ładnie. A jak masz to totalnie w piździe, to też jakby zrozumiem, nie? No powiem tak, no fantastyczna ta bitwa, no ja trochę intuję, ale tutaj tą 9, no troszkę tutaj się zrekompensowałem, tak? Ale strznia pompa teamu jak sypnęła, no to ja jestem w szoku, stary, nie? Po 17 koła udało nam się wygrać, więc tutaj naprawdę mocno nas bot fajnie wykierował. No i możemy sobie teraz już bardzo fajnie zakręcić skrzyneczką, bo 19 koła, no 20 praktycznie, no to już taki budżet dosyć solidny. Więc wjeżdżamy sobie w skrzynkę, Casehug może zwykłą, co? Rzućmy sobie zwykłą, czemu by nie? Wjeżdżamy, 4 takie skrzynki, również bitwa 2 na 2 i liczymy oczywiście, że Antiterro znowu jakiś fajny proficik nam przyniesie, bot i samo u nas w teamie
Więc zobaczmy, jak tam pójdzie. Ile w ogóle... Czekaj, to jest... 1000... Wow, ej, to jest sporo tych tokenów dostajemy, nie? W sensie tych diamentów, nie? Te diamenty to w ogóle super sprawa, nie? Żeby sobie też jakieś skiny fajnie za darmo odebrać. No mamy Classic Knife'a na koniec i bitwę wygraliśmy. 14 koła, więc znowu tutaj bardzo ładnie udało nam się zarobić. Dobra, super. Wjeżdżamy w bitwę kolejną. Też nie chcę, żeby ten odcinek jakoś mega długo trwał, bo mówię, ostatnie, no tak naprawdę, no 20 minut programu został, więc też bym chciał sobie to zobaczyć do końca, kto to wygrywa. Więc wjeżdżamy tutaj w jakąś kolejną bitewkę i będzie to skrzynka Tiger Knives. 2300 zł, 5 takich skrzynek i wjeżdżamy oczywiście, no kto by się spodziewał, bitwa 2 na 2 i Antiterro. Bot Buła tym razem u nas, bot Nope i bot Nitro Venemi. Pierwsze otwarcie, no mój teammate klasycznie, znaczy nie klasycznie, bo ostatnio to ci teammate troszkę mnie kierowali, nie? Nie będę mówił, że nie. Zobaczmy, jak będzie dalej. Pogód Knife. No to tragedia. No dwa noże póki co zdobyliśmy, gdzie oni wszystkie otwarcia tak naprawdę noże trafiają. No zobacz, no tu nie ma otwarcia, gdzie nóż by nie poleciał, nie? No i bitwa. No niestety na dziurę. Jest tam 13 tysięcy, stary. 13 tysięcy. No jest to suma fajna też, nie? Którą jak najbardziej można fajnie zainwestować, ale no ja mam taką odklejkę na dzień dzisiejszy i chciałbym rzucić skrzynkę Snurty Joker. Ale taka skrzynka kosztuje 10 koła, nie? Więc no to jest potężne, że tak powiem, przedsięwzięcie. Ale dzięki temu, że jest tryb Borrow, mogę zrobić coś takiego, że wrzucę sobie dwie takie skrzynki. No nie stać mi na to. Ale włączamy sobie ten tryb i możemy pożyczyć kwotę, którą potrzebujemy, nie? No to jest... Kurczę, na początku myślałem, że nie będę z tego korzystał, nie? Ale jak teraz mogę zobaczyć, no to kurczę, super sprawa jednak jest. Czyli 67% całkowitej wygranej wtedy dostajemy, 33% nam zabiera, więc zobaczmy. No mam nadzieję, że ta skrzynia Snurty mnie nie zawiedzie. Botner, to będzie nasz przeciwnik. 10 koła przypomnę. Czyli jedna taka skrzynia, więc zobaczmy. Dwa otwarcie, dwa strzały i jest dobrze. 13 tysięcy, ostatni strzał. No chyba wygraliśmy. No mamy to, 17 koła. Wygrana oczywiście pomniejszona o to 33%, więc przedsięwzięcie, no jak najbardziej się udało. Udało nam się delikatnie zarobić, więc jest super, ale no mogło być też lepiej, nie? Tryb Joker, jeszcze raz, po raz kolejny. No i wjeżdżamy teraz w skrzynkę Nitro. Na trybie oczywiście Joker, 16, no prawie 17 tysięcy, ale tym razem oczywiście bierzemy bitwę 2 na 2, wjeżdżamy Antiterro. Będzie to bitwa ostatnia na dzisiejszym filmie, więc zobaczmy, jak to się będzie kręcić. Ojej, Fenek i Karambit Marble Fight. 7 koła, fantastyczne zaczęcie. I zobacz, ostatnia skrzynia. Czy bitwa będzie wygrana? No, Meduza. Nie, no Meduza. Kolejny odcinek, gdzie moim przeciwnikom spada Meduza. No, niepojęte to jest. No cóż, no dziękuję za oglądanie. Przypomnę, w komentarzu daj znać, czy kibicujesz Julii Żugaj. A jak masz, to totalnie w pizdzie. To też oczywiście rozumiem. No i sprawdzajcie oferty, wymiany dzisiaj, bo będę wam wysyłał skinie.